Ja fizjomacz, co jest? Co jest, co jest? Co jest, co jest? Miłobrzeziński, ty naprawdę chciałeś grać w nogę? Ile kryć bym z tobą nie grał w nogę? To ty łamiesz... Zawsze to się kończyło jakimś... Roz... Olem. Raz graliśmy sobie mecz w nogę, razem z Maćkiem i skończyło się tym, że Maciek złamał palec u stopy. A tak, tak ogólnie to ma ktoś ochotę na sushi? Bo ja bardzo. Nie, ja mam ochotę pograć. A ty Kombat, chodź tutaj, co ty za kratami? Tak wygląda świat za krat, mordo. Z tobą to nie było takiego problemu. Przejechałem szmat drogi i szmat czasu, żeby zjeść twoją owsiankę i żeby pograć. Jezu, widzicie to? Widzicie? Połączenie tego K-Crafta z tą piłką. No i z tym plecakiem jeszcze. Chłopie, no to jest matching taki, zerowy. A tu moja piłka. Dobra, no to ja już kombo cisnę. Nie no, rozgrzej się. Dobra, ja sobie pobiegam. Dawaj sprintem! To jest fajna taka aktywizacja po środku. Aktywizacja? Aktywizacja. Aktywizacja, masturbacja, erekcja, kabereakcja. Rewitalizacja, o. Restauracja. A to. Co to było? A to. Chciałem ci tak fajnie podać. Jeszcze raz. No fajnie, fajnie. Dobre, dobre. O, ty skur... Ale to jest popierdolony ten rol. Taki jeb i nagle na nao. Ja bym złamał piszczel. No właśnie, pixel. Co powiedziałem nao? Dzisiaj na trening też padnie Kondi, Kondi Ciesiłkiewicz, łódzki freestyler, więc będzie fajne towarzystwo i sobie pogramy. Na żywo. Ja pizgam. Czy to byś był ty, czy to jest bujak, czy to kto inny? Serio, byle tylko na kogoś patrzeć. No. Bo ćwiczę ciągle sam. No. Fajnie jest tak się właśnie spotkać, pograć. Jacy materialiści przyszli się, mam to, a ja mam to, nie? Ej, fajne buty. Dobra, jest. Powtarzalność jest! To jest nasze zaciorny! Nie wiem. Thank you.
Ej, tu każdy ma swój wywar? Tak. Bo już myślałem, że będzie się trzeba... Zarąbiliście, myślałem, że trzeba będzie się dzielić. No dokładnie, z pozdrowieniami dla Lipy. Brakuje cię tu, stary, naprawdę cię brakuje. Widziałem, że pewnie jakbyś był, to byś siedział tutaj. No. A, jestem... Ale Boże, kiedy był na menu, nie jadłam. Tak. Chciałem wam powiedzieć, że jestem... Chcę tylko powiedzieć, że ramen... Jestem zwycięzcą. To nie jest ramenu. Ten jest... Nie wie, co to w ogóle życie. Nie wie, co to szczęście. Nie wie, co to smaki. Nie wie, co to szczęście. Ja jadłem ramen. Jadłem go dosyć dużo razy. U siebie, no i u Brzezika. Przede wszystkim. Przede wszystkim u Brzezika, tak. Tak, przede wszystkim. I moja ulubiona zupa to tomian. I dlatego wziąłem tomian. Dlatego wziąłem tomian, bo mieli w menu. Tak, menu. Ty masz mule w tym. Ty otworzysz to w końcu? Ja tak czekam. Ja tak, wiesz, lubię z tą folią czasami tak troszeczkę po... Dawaj, jesteś blisko, jesteś zwycięzcą. Dawaj, już, jeszcze trochę, jeszcze musisz. A co, to? O, mam. Dobra. O. I to jest tomian. Jejku, ale śliczny. Widzicie to? Nie. To są kolory szczęście. Z zachodzącego japońskiego słońca. Wlewaj. Ale gorące. Za szybko. Nie będzie dobry. Nie będzie. Nie no, to jakiś blud. Co to za glud? Leja wywar. Leja wywar do... Jezu, ty nie starczy. Znaczy w sensie miejsca nie starczy. Miejsca. Miejsca nie doleję starczy. Sobie później. Skilla, drugi ma sprzęt i skilla. No, wczoraj byliśmy u fizjoterapeuty razem. I Brzezik był ze swoim problemem. No ja miałem ten problem z piszczelem dalej, o którym mówiłem w poprzednich vlogach. Jednak się nasilił ten problem. Było podejrzenie, że miałem złamanie przeciążeniowe, czyli to jest no po prostu z przeciążenia pęknięta kość w piszczelu. Na szczęście jej nie mam, mam tylko stan zapalny na kości. Miałem, rzeczy powoli już mi schodzi, więc... Coś niesamowicie nieprzyjemnego. Tak, więc wszystko mi schodzi. Piszczel już jest w miarę okej, więc będę gotowy do grania. Znaczy już jestem gotowy już do grania, tylko do muszę się jeszcze oszczędzać trochę. Dokładnie. No, a Maciek ma tam problemy z lędźwiami i z biodrem. Ale też już wszystko wiadomo, co ma robić. Od czasu do czasu, da. No i okazało się, że Maciek ma słabego dupsztala. Czyli tak jak mówiłem, najważniejszy mięsień dla freestylera to pośladek. A nawet dwa pośladki, bo mamy dwa. Bo cały czas podnosimy te nogi i musimy za pomocą pośladków je podnosić. Ale w ogóle ja mam słabego tego dupsztala i zobaczcie, jak mi idzie. No a co dopiero będzie jak... Jakaś padaka. No jak wzmocnisz te pośladki, no to będziesz kurde jeszcze lepszy. Sieka. Więc no, fajne pozytywne zmiany. Dobra, robimy dalej promotion for Azun. To teraz ty mnie ponagrywaj. Rainbowa zrobił.
Wow, dobre, dobre. Holy crap.